Hej, w tym poradniku pokażę Ci, jak można przygotować własne Instagram Story w programie Adobe Premiere, a następnie wrzucić je na swój profil właśnie na Instagramie. Także zapraszam do oglądania. W programie. Ja już mam tu przygotowany klip, którego będę korzystać, ale nie mam sekwencji przygotowanej, bo sekwencję musimy sobie stworzyć specjalną, dlatego sobie wycinę klawiaturę, aby dobrze widzieć. Tworzymy sobie nową sekwencję. Ja sobie domyślnie wybiorę na przykład HDV obojętnie, bo będziemy wchodzić w settings i wybierać sobie custom, aby wpisać sobie nowe wartości. Nowe wartości to jest między innymi 900, to jest właśnie 900 i 1000 600, to są nowe wartości, wybieramy sobie Square Pixel i mamy 9x16, czyli obraz, jeśli nagrywacie 16x9 materiał, to on po prostu będzie horyzontalnie, będzie trzeba telefon obrócić, może, że nagracie swój materiał właśnie w sposób wertykalny, czyli tak jak się nie powinno teoretycznie nagrywać, to w takim razie będziecie mogli sobie spokojnie go edytować w taki sposób, że będzie po prostu na telefonie widzialny o, w taki sposób, że będziemy mieli go tak, a nie horyzontalnie. Ok, FPS-y mamy 25, bo mój materiał był nagrywany w 100 FPS-ach, ale chcę, aby domyślnie miał 25 FPS-ów, więc go ściśnie do 25, to zostawiam. No i także tutaj wybieramy sobie maximum bit i render crude maximum, aby zobaczyć po prostu, jak to będzie wyglądało finalnie. Więc to jest wszystko z tych ustawień. Możemy sobie nazwać to jako Instagram Story, a także zapisać sobie preset Instagram Story, abyśmy mieli już gotową sekwencję na przyszłość. Czyli jak tu już widzicie, zobaczycie sobie w custom mamy Instagram Story, więc klikamy OK. Mamy już gotową sekwencję, widzimy, że ona jest wertykalnie, bo tak właśnie takie kremują telefony i przerzucamy nasz film wideo. Tutaj mi wyskakuje, że mam inne ustawienia w sekwencji, wiem, dlatego klikam Keep Existence, aby zostawiło mi moje domyślne ustawienia. Więc mam mój materiał filmowy z jakimś tam dźwiękiem, ale oczywiście ten dźwięk możemy sobie wrzucić jaki chcemy, tak naprawdę Instagram go i tak odpali. Ale widzimy, że nasz klip nie jest widzialny w taki sposób, bo jest nagrany właśnie horyzontalnie, a tutaj mamy wertykalnie, więc co możemy zrobić? Możemy albo scalić nasz obraz w taki sposób i po prostu mieć takie story, ale to będzie brzydko wyglądało na telefonie, więc polecam po prostu odwrócić nasz obraz o 90 stopni i przywrócić skalę do tego poziomu, a on będzie zauważalny w pełni. Czyli w moim przypadku to jest 85, czyli o 15 skalujemy w dół, ale widok horyzont, dzięki temu po prostu mamy widok horyzontalny i nasz klip będzie widoczny na telefonie w sposób taki, że jak sobie ktoś odwróci, będzie wszystko widzieć. Więc tak, to jest mój jeden klip, który będzie moim jednym story, więc jakby obetnę go sobie trochę na przykład od tego momentu, aby on nie trwał po prostu za długo, bo też pamiętajcie, że Instagram Story ma ograniczenia czasowe i nie może to być aż bardzo długi filmik. W moim wypadku on będzie miał 6 sekund. Jaka jest maksymalna ilość story, teraz wam nie powiem dokładnie, ale albo tu się gdzieś wyświetli, albo będzie w opisie filmiku, abyście wiedzieli. Więc mamy nasz materiał gotowy, no i teraz wystarczy go wyrenderować, czyli po prostu media, export i wybieramy sobie H264. Klikam, mamy tu match, aby nam dopasowało takie ustawienia, jak mamy domyślnie. Render maximum, maximum render także. I bitrate ustawię sobie na 15. Audio mi się renderuje domyślnie, tu nic nie muszę zmieniać. No i teraz wystarczy wpuścić eksport. I teraz powinniśmy przejść na komórkę, ale to zaraz wam się wyświetli moja komórka i pokażę wam, jak to wygląda finalnie. Teraz także kończymy z programem, przechodzimy do komórki. Ok, mam teraz mój telefon odpalony. Wybieramy sobie ikonkę relacji, jak mieliśmy normalnie. Kiedy wrzuciliśmy nasz materiał filmowy na przykład na chmurę, czy na inną rzecz, która po prostu przekazuje nam obraz do telefonu i telefon widzi to jako po prostu obraz
wykonane na przykład aparatem czy kamerą. Prawdopodobnie, kiedy teraz u góry, raczej powinniście, jak teraz u góry sobie dacie, powinniście tu wiedzieć swoje zdjęcia i filmy z ostatnich 24 godzin, czyli także mamy tutaj widoczny film, który po prostu nagraliśmy i zmontowaliśmy w Premierze i wyrenderowaliśmy, który ma godzinę i datę, która nie jest dłuższa niż 24 godziny od tego momentu. Możemy sobie wybrać ten film jako relację i teraz możemy po prostu kliknąć play i wysłać go, czy na przykład dodać jakiś tekst, czy porysować standardowo, jak to ma na Instagramie. My sobie damy play dalej i teraz wyślij do, klikam sobie, że moja relacja, wyślij. I teraz pokazała mi się moja relacja, która jest widoczna tutaj. I każdy może ją teraz zobaczyć, więc to jest etap Instagrama. Teraz usłyszeliście właśnie dźwięk, bo się całkowicie materiał przesłał, więc wszystko działa tak, jak mieliśmy. Mamy tekst, mamy obraz, mamy dźwięk, także przejdźmy do etapu pożegnania. Czyli tak jak widzieliście, udało nam się w szybki sposób przygotować projekt do Instagram Story w Premierze. Możecie tak zrobić tą komplikację, to nie musi być tylko jeden klip, możecie dodawać sobie tekst i wszystkie efekty. To was nie ogranicza, po prostu wrzucacie swój filmik na Instagrama, więc tym się nie przejmujecie. Widzieliście, że działa to, dodałem swój filmik na mojego Instagrama, więc ten poradnik był krótki, szybki, ale dzięki temu wiecie, jak możecie pochwalić się swoim materiałem na Instagramie, nie tylko na feedzie, ale także w samym story. Także mam nadzieję, że wam jakoś pomogłem. No i do zobaczenia wkrótce. Trzymajcie się. Cześć.